Szczęść Boże, coś wam powiem. Jako dzieciak chowałem się pod kołdrą z latarką, żeby czytać książkę. Wtedy wydawało mi się to normalne, żeby nikogo nie obudzić zapalonym światłem. I pewnie większość tak robiła. Ale z życiem nie możemy tak samo czynić. Wychodzenie do ludzi bez wyrazistej linii moich dążeń, działań i myślenia jest takim chowaniem się gdzieś po kątach. Chowaniem tego światła. Człowiek bez jasnego określenia swojej wiary nie przyciąga na tą samą drogę, którą kroczy. On wprowadza zamieszanie. Próbując żyć pod opinię publiczną, żeby się przypodobać, zwyczajnie oszukuje się wszystkich. Pod płaszczykiem dobroczynności skupia się uwagę na sobie. To zwyczajna letniość, a w Apokalipsie wyczytamy, obyś był zimny albo gorący. Dlaczego ludzie poszli za Chrystusem? Bo nie był nijaki. Mówił konkretnie, bez owijania w bawełnę. Jak mu coś się nie podobało, to o tym mówił otwarcie. Wykazywał błędne myślenie i działanie. I się też tym krytykowanym to nie podobało, bo obrażał ich słabość. A życie Ewangelią wymaga radykalnego podejścia. Chrystus jest światłem dla tych, którzy wchodzą do Kościoła i od razu widzą dobry przykład. Chrystus jest światłem, które oświetla, a nie oślepia. Bo On nie skupia uwagi na sobie, na swoich działaniach. Nie szuka poklasku, ale szuka ludzi gotowych żyć tak, jak On pokazał. Mając spotkanie dla bierzmowanych, wszyscy zgromadzili się w tylnej części Kościoła. Czy to ze strachu, czy to ze wstydu? Dlaczego tak bardzo człowiek boi się stanąć z przodu i swoją postawą pokazać, że jest zaangażowany? Ja wiem, że kiedyś wstyd było powiedzieć, jestem niewierzący. Natomiast dziś role się odwróciły. Wstyd się przyznać, że wierzę w Boga i chodzę do Kościoła. Przecież w czasie chrztu zostało nam przekazane światło Chrystusa. Światło, które nas zapaliło do działania. W sakramencie bierzmowania ten wybór został potwierdzony, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. A chwilę później to wszystko zostało schowane. Ty, który słuchasz tego rozważania, zobacz, ilu masz takich ludzi blisko siebie. Może twój syn, córka, mąż czy żona już nie chcą żyć jako ludzie wierzący. Przez to ty też chcesz się schować, bo wstyd. Chcesz pozostać niezauważony, żyć na pół gwizdka. Ta dzisiejsza Ewangelia jest bardzo stanowcza, bo domaga się od wiernych jasnej odpowiedzi. Jaka jest jakość naszego życia? Jaka jest autentyczność naszych czynów? Wy jesteście światłem świata? Na pewno? A może jesteśmy jakimś kopciuchem, który sadzą zaciemnia wszystko? Zapomina się, że wiarą należy się dzielić. Dzieląc się nią, samemu się wzrasta. Transakcja wiązana. Dając coś innym ze swojego życia, otrzymuję coś, co mnie buduje i umacnia. Wiara we mnie nie więdnie. A jeśli tego nie czynimy, wiara w nas umiera. Każdy grzech ludzi Kościoła się do tego przyczynia w przyspieszonym tempie. Moje gadanie może być niczym, bo jak powiedział święty Jan Bosko, żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu. Naszym zadaniem jest świecić przykładem dla innych. Nie ma zatem co czekać na odpowiedni moment, bo taki nigdy nie nastąpi, tylko działać dla dobra tu i teraz. W ten sposób wykorzystujemy wszystkie talenty, jakie dał nam Pan Bóg. Tak czyniąc, otrzymujemy od Niego więcej, niż się spodziewamy. Niech wam Pan Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.